Dzień dobry, moi drodzy, witam ponownie na kanale Inner War Saga. I dzisiaj nie jestem sam, jestem znowu ze specjalnym, szczególnym gościem, z Karolem Wyszomirskim, który kazał mi powiedzieć: z Karolem Wyszomirskim, królem polskiego biohackingu. <grym> Cześć Paweł, dzięki za zaproszenie. Cześć Karolu. Słuchajcie, zaprosiłem Karola z tego powodu, że jakiś czas temu przedstawił nas sobie nasz wspólny znajomy, a mój wspólnik Piotr Piasek. I powiedział Karol, to jest spoko gość, pogadajcie, może coś z tego będzie. Minęło trochę czasu i jest. Siedzimy w tym pięknym studiu, studio się mówi, nie, nie, mm -hmm. się. studio w Warszawie. Mamy pianino, mamy bas, mamy kwiat. Rozmawiamy sobie i będziemy dzisiaj rozmawiali przede wszystkim o kwestii biohackingu. Są też tutaj prezenty, które dostałem od Karola, do których sobie też przejdziemy później. I jakby moja intencja zaproszenia Karola tutaj jest przede wszystkim taka, żeby się lepiej poznać na żywo. To jest mój cel prywatny, natomiast cel taki nie wiem, społeczny. Społeczny, tak. <gry> dla dobra społecznego jest taki, że e, jeżeli jesteś nowy na, czy nowa, na kanale Iner Warsaga, tutaj zajmujemy się przede wszystkim pracą z podświadomością, umysłu, tego typu rzeczy. E, natomiast Karol. Również zajmuje się umysłem podświadomym, ale idzie też tym daleko, daleko dalej, czyli zajmuje się tematami właśnie optymalizacji zdrowia, e, różnego rodzaju patentami na neuroprzekaźniki, odżywianie, suplementację czyli wszystko to, co też jest dookoła całego tematu, mhm. więc robimy sobie podwójną rozmowę. W tej części na moim kanale porozmawiamy o tym, jak uzupełnić pracę z podświadomością. Pogadamy też trochę o nowej książce Karola, czyli Neurohacking, która jest w ogóle tak pięknie wydana, że fajnie, że ją dostałem, bo niebawem wychodzi, wyjdzie moja książka, więc już mam pewien benchmark. Dokładnie, najwyższe standardy, Paweł. <gadanie> tak, pierwsza, pierwsza, tak naprawdę książka, którą chwytam i mówię, wow, Bo nie dość, że jest ładnie wydana, to jeszcze super design w środku i tak dalej. E Książka Słuchaj jest jednym wielkim transem hipnotycznym, która zabierze cię w takie rejony twojego umysłu, że wyjdziesz jako jeszcze bardziej świadomy i lepszy człowiek. I o to chodzi. Dostaliśmy też suple, o których mhm. porozmawiamy. Do tego sobie przejdziemy za chwilę. A do czego biłem, do czego dążyłem, do tego, że w drugiej części rozmowy, która będzie u Karola na kanale, porozmawiamy co nieco o Pracy z podświadomością, tak jak to robimy w Winer Warsaga, czyli skupimy się na regresingu przede Super. wszystkim. Mm. Także jeżeli jesteś najpierw tutaj, to koniecznie sprawdź link w opisie, tam jest druga część. Jeżeli jesteś tutaj od Karola, bo widziałeś najpierw drugą część, to witam serdecznie. Postaramy się trzymać nadal ten sam poziom. Nie? Tak jest. Najlepszy, najwyższy możliwy, mm. tak, żebyś na maksa na tym skorzystał i żebyśmy cię mogli tutaj trochę mm. albo trochę bardzo zainspirować. Tak jest. Mnie Karol inspiruje, ponieważ Karola przede wszystkim znam z e, Instagrama, <laughs> bo to jest ten, ten wątek, kiedy wiecie, wstajecie rano, odpalacie sobie telefon, jeszcze ten umysł nie do końca klei, przewija się treści, jest wideo od Karola. Trzy rzeczy, które robisz źle rano dla twojej dopaminy. Numer jeden. Oglądasz social media. <laughs> Boom, mam cię. Boom. Mam cię, nie? Mówię, to nie wyświetlaj mi się rano, nie? Ustaw sobie, wiesz, w ustawieniach posta, żeby się wyświetlał tylko od 12, a nie mnie tu prowokujesz, nie? Coś... Wszystko dla algorytmów. Tak jest. Także słuchajcie, to jest nasze intro, to jest nasza konferencjerka. Wiemy, z kim się dzisiaj widzimy, wiemy o czym porozmawiamy. Także ja nie wdążyłem się rozpierdolić fizycznie, nie? Mhm. Dobrze, że spotkałem Sylwestra na swojej drodze, kaby mi mhm. zrobić wyniki badań. Tak patrzy. Jak to Sylwester. Ty jesteś popierdolony? Co ty słuchaj robisz, że ty masz takie postępy? A nie boisz się, że jak tak będziemy wszyscy spożywać takie neurogrzyby, to się wydarzy to co w The Last of Us to właściwie chciał mnie wyrzucić siłą, mówi, ciebie już, kurwa, Karolek pojebało do reszty, nie, więc jakby... Więc raz, dwa, trzy gdzieś tam, wiesz, wykminiłem, skąd tą, tą psyrocybinę ogarnąć, wymierzyłem, wiesz, dawkę, no mm -hmm. i zacząłem sobie mikrodouzować, nie? Nie minęły dwa tygodnie i mi wrócił cały, w ogóle, temat alkoholowy, nie? Ja mm -hmm. mówię, ty, tu jest korelacja, czy i nie ma? Więc w tym momencie chciałbym ci, Karolu, oddać głos i moje pierwsze pytanie, które myślę, że zacznie nam całą kaskadę wszystkich kolejnych pytań i całe, całą rozmowę, to jest to, skąd ty się w ogóle, Karolu, wziąłeś? Jaka jest twoja historia? Czemu ty się w ogóle zajmujesz tym, czym się zajmujesz? To jest słuchaj, doskonałe pytanie, ponieważ Zapłucowałem. to, gdzie jestem teraz, jest zupełnie innym miejscem niż to, gdzie zaczynałem. Bo zaczynałem tak naprawdę od e, siłowni, byłem, wiesz, e, 17-latkiem, który ważył tam 43 kg, więc wiesz, wiał wiatr, a ja się przewracałem i sobie pomyślałem, fajnie by było mieć taką, wiesz, silniejszą sylwetkę, zbudować to ciało, żeby mhm. mieć taką większą pewność siebie. To był taki mój cel, wiesz, z którym, mhm. e, intencja, z którą właśnie zacząłem przygodę z siłownią. No i wiesz, zacząłem ćwiczyć, trenować, coś tam czytać, w internecie przeglądać. Wtedy to były jeszcze czasy, gdzie, wiesz, no nie było tak wartościowych informacji jak teraz i trzeba było już kombinować, albo autorytetami to był taki, wiesz, największy karku z siłowni, no i się chodziło do niego po poradę. Więc ja od początku, jak się za coś zabieram, to chcę mieć taki, wiesz dobry wgląd i świadomość tego co ja w ogóle robię dlaczego to robię jak to działa żeby to wiesz zrozumieć mhm. żeby to po prostu było e, efektywniejsze i Ćwidząc na tej siłowni, ja szukałem różnych trenerów, którzy by mi właśnie pomogli w zbudowaniu tej sylwetki. No i tam testowałem jednego trenera, drugiego trenera, trzeciego trenera, ale żaden z nich nie był takim dla mnie wystarczającym autorytetem. Nie był taką, wiesz, inspirującą postacią, jak oglądaliśmy, wiesz, nie w filmach tych takich, wiesz, amerykańskich. Nie był to co... Braveheart. Tak, wiesz. nie Ani to... Gladiator. Tak, 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 dokładnie. Ja szukałem trochę takiego, wiesz, Morfeusza, nie? który by mi troszeczkę wskazał drogę i by mnie poprowadził. I pigułki po prostu. Dokładnie, tak, już kurczę, już wtedy miałem takie szalone pomysły. No i niestety w Polsce nikogo nie znalazłem. I tam już ćwiczyłem, próbowałem, czytałem, wszystko testowałem na, na sobie Jakieś głównie tam amerykańskie, wiesz, fora, strony internetowe i tak dalej. Ale słuchaj, pewnego dnia trafiłem na taki magazyn, w którym znalazłem artykuł z Benem Pakulskim, czyli takim mhm. top IFBB wtedy pro mhm. zawodnikiem właśnie tam w Stanach Zjednoczonych, Ty. wodzącym się z Kanady. Pamiętam te czasy. Tak, dokładnie. Ja słuchaj, ten artykuł, mówię, kurde, ale gościu ma łeb, nie? Naukowe podejście do budowania tej sylwetki. I mówię, to jest gościu, od którego ja chcę się uczyć. Mhm. Mówię, tylko jest problem, bo wiesz, Ben to jest światowej klasy kulturysta, który wiesz, tym żyje i robi to mhm. zawodowo. A jestem tam sobie jakimś chłopaczkiem, wiesz, mhm. co na siłkę dopiero zaczął chodzić i chciałbym mieć, wiesz, lepsze efekty. No ale nie wiem, ja na przykład tak mam, że jak sobie stawiam jakiś cel, to taki wiesz, bardzo, bardzo ambitny, bo. Tak naprawdę, no wiesz dobrze, że nie chodzi o ten cel, tylko tak na, o tą drogę, podczas której ty się jakby zmieniasz, ewoluujesz, uczysz, tak? I ten e, osiągnięcie tego celu jest tak naprawdę tylko i wyłącznie efektem bocznym tej twojej zmiany, nie? Bo tu o zmianie cały czas rozmawiamy o tym podświadomym poziomie i wtedy... Ja mówię, chcę się od tego Bena uczyć, więc zacząłem tam, wiesz, przeglądać YouTube'a, ale to nie było tylu materiałów, bo to jeszcze nie były czasy podcastów, wiesz, coś mhm. takiego tam chyba w ogóle jakby nie istniało. Więc e, wszystko, co znalazłem na temat Bena, zacząłem jakby testować. Potem e, dodałem Bena sobie tam na Facebooku, obserwowałem, wprowadzałem te metody i moje ciało naprawdę fajnie zaczęło na to reagować. Po prostu wiesz, te zastoje zaczęły, zaczęły iść do przodu. Ja mówię, kurczę, no to faktycznie działa, chcę tego więcej, nie? I Wiesz, wiesz, jak to jest, jak na pewno znasz to uczucie, że wiesz, e, widzisz coś, co tak bardzo chcesz, i mówię, kurde, zrobię wszystko, żeby to mieć. Mhm. Ja miałem wtedy dokładnie, wiesz, takie uczucie. I mówię tak, no dobra, startuję w tym konkursie tego Bena, może się uda, wiesz, wygrać. No i zrobiłem wszystko, co tam mogłem. Pisałem już do znajomych, żeby tam polubili, skomentowali tego posta, e, który to był rok. Zakładam jakiś 2013, coś takiego, coś mhm. koło tego, nie? No i nagle wieczorem wchodzę na Facebooka i się okazuje, że wygrałem konkurs. Mówię, wow! Jestem najszczęśliwszym dzieciakiem. Czyli są ludzie, którzy wygrywają konkursy Ta, na Facebooku. Tak, tak. To byłem ja wtedy, nie? To jak się uczy całe życie. Tak. I wiesz, wygrałem tam jakiś... Em, co ja wygrałem? Wygrałem program e, treningowy Bena. Mhm. i Jeszcze tam e, koszulkę, e, nagranie DVD z przygotowań mhm. do, wiesz, Mr. Olympia e, i Dwie konsultacje z nim. I ja mówię, ja pierdolę, mówię, <laughs> będę gadał z takim gościem, nie? Mm. Mówię, no odlot. Jak tak, ja, ja na tą paczkę, Paweł, codziennie czekałem mm. przez okno, patrzyłem, czy kurier po prostu, wiesz, mm. nie przychodzi. E, dokładnie to samo uczucie, że jak widzisz choinkę i mówisz, o kurczę, zaraz mm. będę otwierał te prezenty, to ja tak tam stałem pod tym mm. oknem. No i czekałem, 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 aż w końcu ten kurier, wiesz, przyszedł. No i dostałem tą koszulkę z autografem, wiesz, to DVD po prostu, wiesz, to jeszcze mam do tej pory, muszę to w ramkę, wiesz, oprawić. I mówię, jazda. No i wiesz, wchodzę, ten program czym robić. I zacząłem wprowadzać, wiesz, tą wiedzę mm. od tego Bena. No i wiesz, postępy się pojawiały bardzo, bardzo, bardzo e, szybko i bardzo były fajne. I ludzie zaczęli się mnie pytać, słuchaj, Karol, co ty robisz? Jak ty ćwiczysz? Jak ty no. jesz, nie? Konkursy wygrywam. No, wygrywam <laughs> konkursy, tak tak, <laughs> tak, 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 tak. Co ty, słuchaj, robisz, że ty masz takie mm. postępy? I ja mówię, słuchaj, no na przykład, wiesz, robię tak, że na śniadanie nie jem węglowodan. No, ale mhm. jak to, przysiąg? Wsianka, owoce, mhm. jakiś omlet, wiesz, trzeba. Nie, ja no nie, bym mi powiedział, że to zupełnie inaczej działa, mhm. że wiesz, wtedy, jak nie jesz tych e, węglowodanów na śniadanie, masz niski poziom insuliny, podwyższony poziom hormonu wzrostu, który wpływa na regenerację, na budowę mięśni, na spalanie tego tłuszczu. I tak mi wszystko zaczął tłumaczyć, nie? I ci ludzie w Polsce to się pukali w głowę, nie? Mhm. Jak tam robiłem jakieś takie treningi, wiesz z gumami oporowymi opero, mhm. i dodawałem, to właściciel chciał mnie wyrzucić z siłowni. Mówi, ciebie już, kurwa, Karolek, pojebało do reszty, nie? Więc jakby ja musiałem jakby przestać robić to, co robią wszyscy i poszedłem tutaj za przewodnictwem tego Bena. Więc jakby to robiłem, zmieniałem się i potem ludzie do mnie zaczęli przychodzić, pomóż mi, jak ty to zrobiłeś, mhm. weź mnie naucz, weź mi pokaż, nie? Bo się już wtedy bardzo wcześnie zaczęło w moim życiu. No i następnie, słuchaj, nie wiem, kilka lat później Ben ogłosił konkurs ten na swoich ambasadorów. Trzeba było mhm. przejść rekrutację, pozdawać różne egzaminy tam z biomechaniki, hipertrofia, odżywianie, mhm. suplementacja. Po e, prostu, wiesz, zrobiłem te wszystkie testy, one tam były w jakichś tam cyklach, tam dwa tygodnie, trzy tygodnie przerwy. E, no i tak mówię, kurczę, całkiem spoko mi poszło. No i potem się okazało, że uzyskałem wyniki z tych testów chyba na poziomie 98%. Nie? Ja mówię, o kurwa. Czyli wszystko, co mnie będę nauczył, te kursy, szkolenia, mhm. dały mi tą wiedzę i jako jedyny z Europy się dostałem do, tych, do tej jakby jego, wiesz, drużyny tych ambasadorów, gdzie dostaliśmy dostęp do takiej jego zamkniętej platformy i testowaliśmy jego wszystkie programy treningowe, mhm. które miały dopiero wyjść, wiesz, jakby do świata. Więc mówię wow, kurczę, wiesz, tam taki kurs, taki, tutaj plan treningowy, tu odżywianie, tu suplementacja, odchudzanie, mięśnie, klatka, barki. Ja mówię, ile materiału, nie? No jak to ja wszystko zrobiłem po dwa albo trzy razy, bo ja tak wchodzę zawsze, wiesz, na maksa. No i mówię, zajebiście. I wtedy, wiesz, ja jednocześnie w Polsce też studiowałem dietetykę sportową, pracowałem już jako trener osobisty, cały czas się jakby, wiesz, szkoliłem, czytałem, rozwijałem mm. tą wiedzę, więc to szło jednocześnie. I po sześciu latach ćwiczeń uzbierałem sobie kaskę na to, żeby właśnie wyjechać tam, do Bena mhm. na Florydę, żeby z nim trenować, zrobić u niego taki, wiesz, hypertrophy camp mhm. i uczyć się z jego trenerami, bo on miał różnych trenerów pod sporty sylwetkowe, trójbój siłowy właśnie, mam takiego zajebistego Adama Millera, jakby poznałem, który nauczył mi właśnie ciągów, siadów, mhm. wiesz, wyciskania w taki sposób, wiesz, trójbojowy, mega fajnie i pokazał mi też, jak dużo zależy od głowy, że masz na tej sztandze, wiesz, te 200, tam 40 kilogramów, nie idzie, nie idzie, nie idzie, ale jak odpowiednio pomyślisz... Mhm plus ułożysz to ciało, nagle to sztanga się odrywa. Mhm. To było, wiesz, niesamowite dla mnie doświadczenie, więc tam siedziałem, uczyłem się, wyciskałem, płaciłem gruby hajs za te konsultacje. Koledzy mówili, że już mnie totalnie, wiesz, powaliło, ale jak wierzyłem, że mówię, to mnie do czegoś więcej zaprowadzi. No i zaprowadziło mnie, bo po tych jego kursach, szkoleniach, po tej pracy takiej, wiesz, z ludźmi, testowaniu, sprawdzaniu tego na sobie, jakby na innych, już byłem takim naprawdę super... Super, jak to powiedzieć, super, super mi się wydaje, trenerem i takim przewodnikiem dla, no. dla ludzi, który ich przeprowadza przez procesy właśnie odchudzania, naprawienia tej sylwetki, budowania tej sylwetki. Taki, wiesz, ekspert od transformacji. I ja pracując z ludźmi, już tą taką wiedzę nazwijmy to lewo-półkulową, czyli odżywianie, no. suplementacja, ćwiczenia, to wszystko miałem ogarnięte, i część osób miała, Paweł, u mnie niesamowity efekt. Po prostu wiesz, w pół roku 30-40 kg chudli, wiesz, kratan, na brzuchu, wiesz, skóra się po prostu normalnie wiesz, zdrowo no. regenerowała, i mówię, to jest niesamowite. I miałem wiesz, dowody, że jakby poza mną to też działa na inne osoby. No, ale z drugiej strony były osoby, które również stosowały te same narzędzia i nie miały w ogóle tych efektów, mhm. albo te efekty były gorsze niż my zakładaliśmy. Czyli znasz to u siebie na pewno, że e, im bardziej ktoś coś próbuje zrobić, tym bardziej to nie wychodzi. Mhm. I ja mówię, no halo halo, mówię, coś jest nie tak, no bo tu wszyscy ludzie, wiesz, to robią, mają niesamowite efekty, niesamowite, ja tak samo. A z drugiej strony, na część osób to w ogóle nie działa. I ja wtedy, bo to też wiesz, dzieje się wiele jednocześnie, studiowałem, nazwijmy tą psychologię, rozwój osobisty, rozwój mentalny dla siebie, żeby być lepszym sportowcem, trenerem, bo wiedziałem, że to jest istotne. Plus w pracy wiesz z ludźmi, gdzie spędzasz. Ja narobiłem nawet 12, czasami 14 treningów w ciągu dnia, wiesz, potrafiłem zrobić. W ciągu tygodnia. A, w sensie w ciągu dnia z ludźmi. W ciągu dnia z ludźmi, mm, wiesz, zaczynałem tak, tak, tak. już o godzinie 6:22, dwudziesta mm -hmm. potrafiłem, wiesz, kończyć i to mnie na przykład bardzo dużo nauczyło, że, wiesz, co godzinę przychodzi nowa osoba, bo ja wiem praktycznie, wiesz, pod rząd tyle miałem osób, co godzinę nowa osoba i nie ma tak, że ty dzień zaczynasz pełna pytarda ogień, wiesz, będzie mm. zajebiście, zrobimy super trening, e, zaczynasz tak i o godzinie 22. też musisz taki być, musisz być nawet bardziej, bo klient przychodzi zmęczony po całym mm -hmm. dniu i no dla mnie to jest taki wiesz, kryterium wyniku, po którym ja oceniam, że jestem dobrym trenerem, tak? Czyli potrafię tego gościa jakby zainspirować, żeby on zaczął, wiesz, działać, żeby włączył tą energię. Więc uczysz się też tego. No i potem zdałem sobie sprawę, że to też jest forma transu. Czyli samemu się przeprowadzam przez odpowiednie stany, żeby te osoby również przeprowadzić. Ktoś przychodzi smutny i zmęczony, a wychodzi, kurde, no jest zajebiście, jestem z siebie, wiesz, dumny. Mhm. Więc cały czas ten aspekt psychologiczny, wiesz. E Studiowałem dla siebie, żeby być właśnie lepszy, plus żeby pomagać tym ludziom. No bo tak naprawdę ćwiczenie to jest jedno, ale zauważyłem, że wiesz, jak ktoś z tobą trenuje 5, 6 lat, no to on nie przychodzi po te ćwiczenia, tylko dlatego, że on, jemu się fajnie spędza czas, on mhm. się po tym lepiej czuje, on się relaksuje odpręża i jest po prostu lepszym człowiekiem. Więc yy, siłownie zawdzięczam to, że właśnie nauczyła mnie tego tej praktycznej psychologii, i też było fajne, bo wiesz, yy, ja to robiłem na początku bardzo intuicyjnie. Czyli obserwowałem ludzi, obserwowałem swoje reakcje, jak ja coś robię, jak ktoś to odbiera, wiesz, to mhm. wszystko testowałem, a nie, że ktoś mi włożył do głowy wiesz, swoje teorie, które no, nie do końca wiemy, czy są e, tak naprawdę, powiedzmy to wiesz, działające i obiektywne, i mnie zaprogramował na szukanie tego. Dlatego też teraz w terapii mam zupełnie wiesz, inne podejście, e, swoje, które wypracowałem intuicyjnie. I teraz tak, wracając wiesz, do tej historii, mówię, no dobra, to teraz chcę pomóc też tym ludziom, którzy testują te wszystkie rzeczy, robią te rzeczy i nie mają, wiesz, tego efektu. No i mówię, dobra, tak się zainteresowałem głębiej właśnie hipnozą, no bo sam mhm. też na sobie tego doświadczyłem, o, nie zapomnę, jak pierwszą swoją książkę czytałem, o hipnozie czy o podświadomości, to była e, potęga podświadomości, ale mhm. nie ta, wiesz, którą wszyscy tam znają, czyli ten e, Marfi, tylko mhm. Carpenter. Mhm. Tam, gdzie były praktyczne techniki, żeby z tą podświadomością pracować. I tam była taka fajna technika, żeby się zahipnotyzować na czytanie książek. I ja mówię, kurczę, chciałbym to zrobić, bo wcześniej mhm. to czytałem, wiesz. Sześć książek rocznie, może. Bardzo dużo, wiesz, pracowałem i głównie jakieś tam audiobooki My w przerwie mhm. czy w drodze tam na siłowni do pracy. I mówię dobra, sprawdzę. No i sobie zrobiłem to ćwiczenie, też było zabawne, bo czytałem, wiesz, po akapity ten trans, sam się wprowadzałem i wchodziłem w te stany i sobie tam to kotwiczyłem, łączyłem z pewnymi rzeczami. No jak zrobiłem ten trans, ja wiesz, pamiętam, siedziałem na tym łóżku mówię kurde. Ale mam ochotę czytać książki, mówię, ale jestem nakręcony. No i zacząłem czytać i od tamtego czasu, jak wiesz, wpadłem jeszcze głębiej w psychologię, wiesz, w pracę z podświadomością, w NLP, wiesz, w hipnozę, w rozwój duchowy, dużo różnych konceptów, wiesz, dookoła. Mówię, wow, mówię, no to teraz e, to, że ja się zaprogramowałem na czytanie, sprawiło, że ja po prostu zacząłem chłonąć jak gąbka ze wszystkich różnych obszarów i zacząłem to wszystko łączyć. I to był też taki moment, że jak ja się uczyłem tych rzeczy mentalnych, to doszedłem do punktu, gdzie moje ciało odmówiło mi efektywnego działania. No bo ja wiesz, od rana do wieczora siłownia, praca z klientami, słaby sen, słaba regeneracja. A pamiętam taki numer, e, chciałem być bardziej efektywny, więc mówię. Jak idę spać, to nie będę zasuwał żaluzji, bo jak będzie już jasno na dworzu, czy będą latarnie, to ja się wcześniej mhm. obudzę. Nie? Tylko mhm. wtedy miałem 20 parę lat ten organizm się szybciej regenerował. Teraz ja w biohackingu mówię zupełnie coś odwrotnego, bo to jest przede wszystkim jakby moje doświadczenie. To, co ja też wiesz, piszę w książkach, to nie są jakby teorie czy jakieś tam badania naukowe, które no nie do końca zawsze są, nazwijmy to, obiektywne. Mhm. Tylko wszystko to sprawdziłem na sobie i na klientach, więc to też właśnie jest istotne, że to jest od praktyka dla praktyków, czyli nie studiowanie godzin teorii, tylko samo mięcho, masz konkret, potrzebujesz tak jak wiesz, ty uczysz procedur, konkretna procedura, zrób mhm. tak i będziesz miał efekt, tylko kurwa usiądź i to zrób, a nie przeczytałem, no wiem, że jest takie ćwiczenie, że sobie tam można się zahipnotyzować mhm. i coś zmienić, no ja wtedy tego doświadczyłem. I to był ten moment, kiedy właśnie, wiesz, przez tą pracę, zbyt dużą ilość treningów, sześć posiłków dziennie, sześć szejków, mój organizm no, nie dźwignął tego stresu dużego. No i pojawiły się takie rzeczy, jak właśnie, wiesz, hipoglikemia reaktywna, czyli miałem zjazdy mhm. energetyczne, senność wiesz, siadałem, czekałem na klienta, usypiałem. Byłem u fryzjera, a po pięciu minutach usypiałem. E, wiesz, e, stany zapalne jeli, czyli miałem sześciopak na brzuchu, ale ten brzuch był taki, wiesz, twardy, wydęty, mhm. jak coś zjadłem, to zaraz dyskomfort czułem, strasznie się po prostu męczyłem. Wieczorem byłem nakręcony, nie mogłem spać, jak już zasnąłem, to się wiesz, wybudzałem ciągle w nocy, wstawałem do łazienki, więc po prostu wiesz, cała taka lawina, właśnie wypalenie nadnerczy, przeciążenie tej osi przez mhm. przesadka nadnercza, przez stres. Do tego wiesz, doszła deprecha, wypalenie zawodowe, ja z myślą, że miałem iść na siłownię, to po prostu mówię, no nie chcę, po prostu tak się źle z tym czułem, i po prostu wiesz, nastąpił taki krytyczny moment, gdzie organizm przestał funkcjonować. Ja nie wiedziałem co chcę dalej robić w życiu. Po prostu byłem ciągle zmęczony mhm. i ten moment, kiedy podjąłem decyzję, to było jak podczas właśnie randki z moją partnerką, zemdlałem i mnie odcięło. Po prostu spadł mi tak cukier, bo jak byłem już po ćwiczeniach, ta gospodarka była hmm. rozregulowana przez stres, nie przez jedzenie, tylko przez zbyt dużą ilość stresu. Trzy pomysły na mega wyjątkową randkę od Karola Wyszki. Tak, dokładnie. Po pierwsze, wyreguluj gospodarkę glukozową i <gry> Pierwszy pomysł na wyjątkową randkę strać przytomność. Tak, strać przytomność. Na pewno na pewno ją tutaj partnerka zapamięta, będzie zaskoczysz ją, wprowadzisz ją w stan konfuzji, czyli od razu. I wtedy możesz ta... podać sugestie. Tak, i Paweł wyskoczy, powie... zakochałaś się w nim. Hmm. I mamy, słuchajcie. Kien, kurde, ale fajny gość, tak, tak się leży. Tak, tak, ale, ale bym się położyła na nim. Tak, tak. <grym> Może to moja podświadomość zrobiła, słuchaj, tak sobie wymyśliła, mm. nie? To jest słuchajcie, niesamowite. Mm -hmm. Myślę, ja się, jak, jak się po chwili ocknąłem, to byłem w takim dziwnym stanie i mówiłem, kurwa, no nie. Tak nie może wyglądać moje życie, że ja po prostu wiesz, yy, mydle na ulicy, mówią 20 hmm. parę lat, ja chcę być pełny energii, chcę się zajebiście, czuć, hmm. chcę mieć dobre samopoczucie i chcę cieszyć się życiem. Nie? Hmm. No i zacząłem słuchaj szukać, szukać troszeczkę innego podejścia do dbania o siebie w kontekście właśnie tego zdrowia, odżywiania, suplementów, ćwiczeń trafiłem na innych ekspertów, innych nauczycieli, bardziej właśnie od strony takiej dietetyki klinicznej, od strony właśnie medycyny naturalnej, takich naturalnych metod mhm. leczenia. Nie takiego, wiesz, napierdalania na siłowni, nie wiadomo ile suplementów, odżywek, wiesz, tych treningów. Ja, ja ćwiczyłem, Paweł, dwa razy dziennie, po pięć, razy w tygodniu. Mhm. Ja akurat to było trzy treningi zrobiłem jednego dnia. Też jakby sprawdzałem swoją psychę, ile dam mhm. radę i normalnie pracowałem. To nie było tak, że właśnie, bo są ludzie, którzy uprawiają tą kulturystykę, no i oni sobie cały dzień śpią, Leżą uh -huh. tam, oglądają, klikają w internecie, oni mówią, że oni to są naprawdę, oni ciężko pracują, nie, nad sobą, uh -huh. a ja, wiesz, e, pracowałem nad sobą i miałem pod sobą gdzieś tam 30-40 osób, z którymi pracowałem. No i mój organizm, wiesz, nie wyrobił, na tej randce zemdlałem, e, obudziłem się i mówię, nie. Trzeba coś z tym zrobić. Porobiłem sobie badania, no i się właśnie okazało, że ta gospodarka glukozo insulinowa jest rozregulowana. Oczywiście lekarz mi tego nie powiedział, bo lekarz powiedział, według badań wszystko jest w porządku. Ja mówię, no ale ja się czuję nie w porządku. Proszę się zdrowo odżywiać, regularnie ćwiczyć i pić dużo wody. Kurwa robię to, nie? Ja mówię, robię to tam od sześciu chyba, siedmiu lat, nie? No to proszę kontynuować. Jeszcze panu nie będę przepisywała leków. Ja mówię, jak to jeszcze, nie? Hmm. Mówię, kurde, no mówię, ta, nie chcę, żeby tak to wyglądało. I zacząłem, wiesz, szukać e, w różnych po prostu miejscach. No i odkryłem na przykład, wiesz, model postookresowego. Już jak byłem w Kanadzie i tam się uczyłem, to taki gość właśnie mi o tym wspomniał. No ale ja mówię, jak to przy mnie uczyli, sześć razy dziennie trzeba, i żeby rosnąć anaboli, żeby miśnie mi nie spadły, nie? Wierzyłem w te wszystkie historie, nie? takie były przekonania, ale my dobra, co mi szkodzi, tak już kurwa, gorzej być chyba nie może. No i co jest, żeby ten postokresowy wprowadzać, czyli przesuwać to śniadanie coraz później. E i zacząłem, zacząłem stopniowo zauważyć, że się z każdym kolejnym dniem lepiej czuję, że mam więcej energii, że te zjazdy energetyczne już są hmm. takie coraz lżejsze, słabsze. Potem bardziej dietę taką wysokowęglowodanową, którą robiłem wcześniej, zamieniłem na dietę ketogeniczną, czyli na 10 miesięcy w ogóle wypieprzyłem wszelkie węglowodany i jadłem głównie, wiesz, mięcho, ryby, jajka, warzywa i zdrowe tłuszcze, orzechy, oliwa, awokado, te sprawy. I z każdym miesiącem, dokładając kolejnych rzeczy, zimne prysznice, saunowanie, wiesz, morsowanie, bosy spacery, kontakt właśnie z naturą, ćwiczenia oddechowe, różne adaptogeny, zioła, suplementy, probiotyki, to po 10 miesiącach właśnie wprowadzenia tych różnych rzeczy ja całkowicie naprawiłem i wyregulowałem swój organizm. Całą gospodarkę hormonalną zredukowałem, stany zapalne i usprawniłem pracę mitochondriów, czyli tego, co produkuje energię. I ja dokładnie pamiętam ten dzień, bo byłem wtedy z psem na spacerze, a wtedy miałem takiego, wiesz, mhm. alfa samca Amstafa, nie? Gdzie z innymi psami, no to, wiesz, do kasacji dosłownie jest. Mhm. Jeżeli samiec taki, wiesz, dominujący. I pamiętam, jak, wiesz, wyszedłem na osiedle, idę z nim, no i nagle jakieś dwa psy latają i nie ma właściciela. Nie? Więc się tak troszeczkę zestresowałem, poczułem, że mi serce zaczęło szybciej bić, wiesz, ten wyrzut taki kortyzolu, Mnie, kurde, no troszeczkę taki przypał. Nie? nie ma tego właściciela, mi się robi coraz ciepło, coraz cieplej, temperatura ciała, wiesz, wzrasta, mm. szybciej bije serducho, się zestresowałem, no ale nagle wyszedł, jakby zabrał te psy. No i nagle. Ja byłem przygotowany do tego, że zaraz jeszcze będę miał zjazd energetyczny po takiej sytuacji, no bo to mhm. kortyzol idzie do góry, wątroba wiesz, uwalnia cukier, trzustka mhm. insulina i się zmienia ta cała biochemia, że będą mi latały ręce i będę miał taki zjazd. Ale idę z nim i nic się, słuchaj, nie dzieje. Ja mówię, kurde, normalnie się czuję jakby ciało mhm. zupełnie na inaczej zareagowało. Mówię, dobra, to teraz wracam, zamawiam pizzę i jak nie usnę po tej pizzy, to znaczy, że jestem zdrowy. Słuchaj, mhm. zamówiłem pizzę, zjadłem... Minęły dwie godziny, mm -hmm. moja dziewczyna usnęła, a ja mówię, kurde, czuję się super. I to był ten moment, kiedy ja osiągnąłem właśnie taką elastyczność metaboliczną, czyli mój organizm. E Świetnie sobie radził z korzystaniem z tkanki tłuszczowej jako głównego źródła paliwa, z ciał ketonowych właśnie mhm. przez dietę ketogeniczną i postokresowe, z tłuszczy, które dodajesz w diecie, węglowodanów, czyli tych takich, mhm. wiesz, złożonych typu ryż, tam kasza, płatki owsiane i tak dalej, no i cukrów. I to jest tak naprawdę właśnie kortego biohackingu, o którym sobie teraz rozmawiamy, żeby tak wyregulować ten organizm, żeby on przetwarzał wszystko i żebyś się dobrze czuł. Bo jak ja słyszę od człowieka, że on ma tam jakąś dietę, coś tam się odżywia, ale tego i tego nie bo on się po tym źle czuje, no to to jest sygnał, że twój organizm nie jest jeszcze w pełni wyregulowany. Bo wtedy, kiedy ja miałem ten organizm, wiesz, zaburzony, no to jakbym zjadł takie węglowodany na śniadanie, czy mhm. bym dał, nie wiem, zbyt dużo, mało tłuszczu, bym się zaraz źle czuł. A teraz mam tak ciało wyregulowane od paru lat, że mógłbym z tobą tutaj zjeść pizzę i normalnie byśmy na najwyższym poziomie kognitywnym poprowadzili ten podcast, mhm. a nie byśmy, wiesz, usnęli. Więc o to chodzi w biohackingu, żeby tak ten organizm zoptymalizować, żeby dać. Tobie zdrowie i podnieść tą efektywność psychofizyczną, niezależnie, czy to jest wiesz, twoja praca, kariera, biznes, sport, relacje, cokolwiek, żebyś po prostu miał więcej energii, lepsze samopoczucie, lepszą pamięć, koncentrację, jaśniejszy umysł, bo ja na przykład w przeszłości miałem dużo takich mgieł, po prostu mm -hmm. już nie pamiętałem nic. Ktoś coś mówi, ja czytałem książkę, totalnie wiesz, podświadomość tego nie, nie. Nie, nie była w stanie zintegrować, bo ten organizm słabo generalnie działał. A teraz to po prostu jestem na takim etapie, że troszeczkę się czuję jak w tym filmie limitless, nie? Mhm. I to właśnie można zrobić e, przy pomocy biohackingu. Ten właśnie kierunek, że i to, zresztą jak ja ten film wiesz, to jest dla mnie taka inspiracja, inspiracja w ogóle dla biohackerów, że tam główny bohater bierze tą tabletkę, się szybciej uczy, wiesz, kasa, finanse, rozwój mhm. osobisty, języki, matematyka, wiesz, giełda, mhm. wszystko. To ja widzę że to jest jak najbardziej prawda, tylko to nie polega tak, że ty zrobisz tam ten biohacking przez rok czy przez dwa lata, tylko tak, z jednej strony biohacking, to są zdrowe nawyki, które masz na co dzień, tak? Tak jak ja wstaję rano, na przykład robię ekspozycję na światło niebieskie, biorę odpowiednie suplementy, które też tutaj stoją, tak? Robię spacer z psem, robię ćwiczenia oddechowe, robię red light therapy, robię zimną kąpiel i różne inne praktyki w ciągu dnia, żeby mieć ten stan, który u Ciebie tak samo jest mhm. mega ważny, bo on wpływa na Twoje, wiesz, decyzje, zachowania i rezultaty, to tutaj my go uzyskujemy poprzez optymalizację hardware'u, czyli właśnie podzespołów, mhm. tam wiesz, szó. Pustka, tarczyca, nadnercza, układ pokarmowy i dopiero wtedy, jak my ten twój samochód, którym, wiesz, jeździsz, czyli twoje ciało ogarniemy, czy ten komputer od tej strony, taki, wiesz, hardware'u, tak, no to możemy przechodzić dalej, czyli właśnie temat podświadomości, w którym się specjalizujesz i dopiero wtedy wnikamy w umysł, żeby ta praca była szybsza, efektywniejsza, żeby po prostu twoje ciało, bo to też jest twoja podświadomość, lepiej sobie radziła z tym właśnie, co mhm. wgrywasz. Powiedz mi w takim razie, bo w twojej historii jakby ten moment wywrotki wynikał z tego, że za dużo chciałeś, nie? Czyli mm -hmm. po prostu dociskałeś, leciałeś, wiesz, na maksa i ciało w którymś momencie odmówiło posłuszeństwa. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Dlaczego generalnie... Ludzie nie mają tak w trybie domyślnym, bo to mi się wiesz, jakby mega podoba i też się składa z tym, co też gdzieś tam na ten temat myślę, że jeżeli jesteś zdrowy, to powinien być w stanie, wiesz, jakby zrobić wszystko i się mm -hmm. dobrze czuć, nie? Tak. Oczywiście to nie jest to, że możesz to robić non-stop, mm -hmm. nie? E, tylko właśnie chodzi o to, że wiesz, że nie powinno być wiesz, właśnie zjazdu po, po cukrach, nie powinno tak. być problemów z przetrawieniem glutenu, nie? Czy, hmm. czy z poradzeniem sobie z jakąś tam ilością laktozy i tak dalej. Nie powinno być problemu, jak coś tam pomieszasz, wiesz, ze składnikami odżywczymi rano hmm. czy wieczorem. Ale skąd to się bierze, że praktycznie wszyscy tego typu problemy mają. Jest tak naprawdę, wiesz, mhm. jakby we świecą w ręku, trzeba szukać takiej jednostki, która faktycznie jest odporna i może wiesz sobie pozwolić na, na wszystko. Tak. nie? Co jakby ludzie robią, jakie jak są takie? O, może od tej strony. Jakie są naj, takie, największe błędy, które ludzie popełniają, że nie funkcjonują tak, jak funkcjonuje na przykład biohacker? Mhm. Nie? Wiesz co, wydaje mi się, że pierwszym takim błędem wszędzie to jest brak świadomości, czyli mm. po prostu ignorancja. I ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem, on do mnie przy tym i mówi tak: Karol, taki wiesz, naładowany. Mm. Mówi, Karol, kurwa, ja tego nie rozumiem, bo jak kurwa człowiek, który chce dobrze funkcjonować, który chce mieć fajny związek, mm. wiesz, rozwinięty biznes, jakby rodzinę, relacje, nie dba o świadomość tego, jak działa jego organizm i kurwa mózg. nie? Czyli mm -hmm. jakby ludzie się nie uczą, ja i no słuchaj, no to jest dobre pytanie, nie? Więc pierwszym etapem jest to świadomość, a potem, jeżeli chodzi, wiesz, o błędy, no to tak, pierwszy obszar to jest generalnie odżywianie, czyli to, mhm. od czego ja zacząłem i tutaj ja też, wiesz, w swoich książkach czy kursach bardzo dużo mówię o tych błędach i to jest znowu tak, z niewłaściwych przekonań, bo ja, jak na przykład już studiowałem dietetykę, to wszystko, czego się wtedy uczyłem, teraz robię odwrotnie. I, wiesz, ludzie chodzą na te studia Uczą się tego, wkręcają się w te badania i myślą, że jeżeli ktoś coś napisał, to tak faktycznie jest. I nie mają tej odwagi, żeby sprawdzić albo to podważyć. No to tym się właśnie, wiesz, innowatorzy i buntownicy charakteryzują, że oni podważają to, co wszyscy uznali za normę. Mhm. tak? I no na tym niestety, wiesz, poletku tych dietetyków. Yy, bardzo od, mocno oni, wiesz, walczą e, tymi teoriami, po prostu, wiesz, najeżdżają się, ja też tego doświadczyłem. E, bardzo mnie to jakby rozbawiło i mnie zainspirowało do stworzenia książki Jak schudnąć bez diety, bo mówię, o, słuchajcie, jeszcze jest 20 rzeczy, o których nie macie pojęcia. a Oni tam się o jedną szarpią generalnie. Więc kwestia właśnie tej świadomości tego, jak się właściwie wiesz odżywiać. I ja stworzyłem taki model inteligentnego odżywiania i tak naprawdę to jest Paweł 5-6 e, zasad, które ci wystarczą, których trzymasz się na co dzień, żeby właśnie to twoje ciało dobrze funkcjonowało. Pierwsze co, to jest wiesz, zastosowanie postu okresowego, czyli żeby te posiłki jeść w krótszym okienku żywieniowym. To mhm. wpływa na twoją biochemię, na twoje hormony, na, na proces autofagi, czyli oczyszczania, naprawy. Druga sprawa, nie będę tutaj wchodził, wiesz, zbyt głęboko, mm -hmm, bo nie, to jest pewnie, znowu nie, cała, cała wiesz, saga na to. Tak, a mamy I jeszcze temat... dwie kolejne. Tak, dwie kolejne, jeszcze temat neuro, mm -hmm. więc musielibyśmy tu spałem chyba z tydzień, tak cały dzień gadać i jeszcze byśmy tutaj e, nie zmienili moich wszystkich tematów. A jakby Pawła doszły, to byśmy miesiąc siedzieli. A może się kiedyś zrobimy obóz. Cześć, ja, ja w to wchodzę 30 mm -hmm. dni, wiesz, pod rząd e, podcasty zajebisty pomysł, nie? No mhm. i widzisz, podświadomość już nam wymyśla. Dobra, więc pierwszy to jest ten postokresowy, mhm. czyli IF. Druga sprawa, ketoza. Mhm. Ale nie mówię o takiej ketozie, bo znowu, ketoza i tutaj dietetycy mają swoje teorie i tak dalej. Ja słuchaj, jestem... Y Zwolennikiem, żeby mieć możliwości, bo jak masz jedną rzecz, no to masz problem. Jak masz dwie, mhm. masz dylemat, a jak masz trzy lub więcej, masz możliwości. Więc obaj uczymy ludzi tego, żeby mieli więcej możliwości, czy w mhm. swojej głowie, czy właśnie strategii, jak się zdrowo odżywiać. Więc. Ja bardzo prosto mówię, zjedz pierwsze dwa posiłki białkowo-tłuszczowe, żeby utrzymać ten organizm w stanie ketozy, a dopiero potem zjedz posiłek na noc z węglowodanami, czy tam mhm. na wieczór. Pytanie, jak ćwiczysz, to też można generalnie zmieniać. I to jest taki prosty model: postokresowy, dwa posiłki białkowo-tłuszczowe i na koniec carb czyli mhm. węglowodany już nie będę wchodził, wiesz, w naukowy background tego, ale chodzi o to po prostu, żeby w tej pierwszej części dnia twój organizm mhm. pozostał jak najdłużej w stanie ketozy, czyli w tym środowisku biochemicznym, które jest lepsze dla ogólnie dla organizmu Masz więcej energii, lepiej działa nie tylko twoje ciało, ale też twój mózg, bo neuroprzekaźniki mhm. odpowiednio funkcjonują. I dopiero w tej drugiej części dnia zjadasz węglowodany, żeby podnieść poziom serotoniny, która potem konwertuje do melatoniny, czyli hormonu snu. I Teraz, jeżeli my wieczorem na trzy godziny przed snem zjemy na przykład te węglowodany, mamy więcej e, tryptofanu, z którego organizm mhm. produkuje serotoninę, a następnie ją konwertuje do melatoniny. No i teraz, jeżeli mamy Odpowiedni poziom serotoniny i melatoniny mamy głębszy i efektywniejszy sen, przez to jak dokładnie wiesz, podświadomość się szybciej, e, szybciej konsoliduje te wszystkie procesy, mhm. które robimy w formie właśnie hipnozy czy, czy terapii, plus poziom serotoniny cię relaksuje. A żeby wejść w stan transu, to musisz się zrelaksować. Więc właśnie takimi strategiami nie tylko wpływamy na to, że ty się dobrze czujesz, fajnie wyglądasz, masz dużo energii, ale też właśnie, żeby ten twój mózg był w takim bardziej odpowiednim stanie do nauki. No bo jeżeli masz, masz ten organizm rozchwiany, to nie jesteś świadomy tego, jaki ty podejmujesz decyzje, nie widzisz swoich błędów, tak? Bo to jest tak, jakbyś wiesz, wrócił skacowany po imprezie, poszedł do pracy, coś tam robił, i nagle się okazuje, że tyle błędów popełniłeś, że nawet nie zauważyłeś. Mhm. Tak? No bo masz inną percepcję rzeczywistości, którą nakłada ten twój stan emocjonalny, tak jak mówisz, mhm. plus twoja jakby biochemia. Czyli masz na przykład spadki, i wiesz, wzrosty tego poziomu cukry i chcesz się spać, a potem jesteś, wiesz, nabuzowany, więc postokresowy. Ketoza, węgle w drugiej części dnia e, i tak naprawdę nie myślenie w kategorii, e, ile ja kalorii na co dzień mhm. spożywam, że, żeby schudnąć 1500, e, żeby utrzymać to 2, żeby zbudować masę tam plus 300, 2,5, bla, 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 bla. Tylko bardziej myślę w kategorii tego, żeby nie myśleć w kategoriach kalorii, tylko tego, jak. To, co jesz, pływa na twoje samopoczucie, na twoją biochemię, na twoją neurochemię. Stąd ta generalnie ketoza i można wchodzić w taki stary model, że trzeba liczyć kalorie, robić kardy i tak mhm. dalej, ale ja wolę wejść w inny model, w taki, że robisz te rzeczy po to, żeby twój organizm jak najlepiej działał. Im lepiej on będzie działał, tym się będziesz lepiej czuł. Jak będziesz się lepiej czuł, to będziesz z chęcią podejmował czynności, które będą sprawiały, żeby nie się czuł jeszcze lepiej, czyli zaczniesz biegać, medytować, wiesz, chodzić na siłowni, robić crossfit, mhm. cokolwiek. I zaczniesz spalać więcej. I zaczniesz mhm. więcej spalać. Bez kurwa stresu, ważyć, mierzyć, kurwa liczyć, uh -huh. rozpiska, kupować diety tu i tak dalej. Nie? Więc to jest jakby prostsze, zacząłem to wiesz, testować na ludziach. I to jest tak, że ktoś do mnie wiesz, przychodzi, pracuje w takim długofalowym, jakby rocznym, czy tam dłużej, nawet programie, i my raz ustalamy dietę na początku, potem ją 2 uh -huh. trzy razy zmieniamy, i ta osoba już jest chudsza 20-30, wiesz, kilogramów. Mhm. Bo jeżeli tam ma 7 do zrzucenia, czy 4, no to potem do mnie klienci przychodzą i mówią, Karol, no słuchaj, reklamacja. I ja mówię, co się stało? Mówi, kurwa, mam tyle energii, że na dupie nie mogę usiedzieć, <laughs> nie? I to jest dokładnie ten efekt, czyli przez ciało wchodzimy do tych emocji, no bo jedzenie to też mhm. no, wpływa na nasze samopoczucie, jest formą terapii. I jak ty się lepiej czujesz, podejmujesz lepsze decyzje, po prostu. Mhm. Ciekawe, bo się mega też pokrywa z tym, co, co u mnie teraz jest w wiedząku. Mhm. Bo od jakiegoś miesiąca bodaj pracuję, nie wiem czy wspominałem na początku o Sylwestrze, Sylwester Kłos mhm. był mnie też na tak. rozmowie właśnie tutaj jakiś czas temu. Podjąłem współpracę i brzmi jak to co mam od Sylwestra, nie? Mhm. Też mhm. mamy właśnie dwa posiłki białkowo-tłuszczowe, e, na wieczór są właśnie węgle z kolei bez białka mhm. w ogóle. Mhm też mam zakaz jakby liczenia kalorii, zakaz ważenia, tylko po prostu tam jest, hmm. wiesz na łyżki, na garści, hmm. nie wiesz tego typu jedzenie. Na luzie, żeby to w Ta. fajnym stanie Czy po prostu wiesz porcja, porcja hmm. jakiegoś tam mięcha czy, czy innej rzeczy. I, i faktycznie wiesz fajnie, fajnie, to działa, nie? I też się tak śmialiśmy przed wejściem, że dziś jak pijesz wodę, to jesteś biohackerem. <grym> tak, tak, tak. Bo, bo tak. z kolei wodę mam mierzyć, nie ile piję. Hmm. <grym> Także tak, jak najbardziej. No, słuchaj, mamy, mamy generalnie, wiemy skąd to się wszystko u ciebie wzięło, jaką to robotę zrobiło, wiemy też, jakie są takie wiesz, podstawy e, do zadbania, jeżeli chodzi o jedzenie, więc myślę, że możemy też przejść do takiego wiesz generalnie lifestyle'u, mhm. e, a potem skoczymy sobie jeszcze na suple i zobaczymy, czym możemy się, że tak powiem, właśnie mhm. w takim zakresie samodzielnym zająć, żeby sobie chociaż troszeczkę lepiej mhm. zrobić. Super, no to jedziemy. To dawaj, co się robi z lifestyle'em, jak się zbają hakerem? Wiesz, śpicie, mm. śpicie w jaskiniach, tak? W bali z wodą zamrożoną. <grystanie> w takiej, wiesz, komorze specjalnej. Mm -hmm. Przykrywacie się kołdrą z igłami, żeby Obciążenie stymulować igłami. taki <grystanie> limpa, układ nerwowy. Nie? Co tam jeszcze robicie? Tak, ten biohacking, słuchaj, to tak. Powie takiego... coś biohackerskiego tak, jeszcze. powiem zaraz, zaraz <grystanie> jak <grystanie> to nie wygląda. Ja mi się wydaje, jestem takim w miarę jak normalnym biohackerem. Nie robisz takich turbo-odstrzelnych rzeczy, no ale dla kogoś to, co robi, i tak może być mega odstrzelone. Nie? Więc mm -hmm. biohacking tak naprawdę polega na tym, żeby w ciągu dnia podejmować takie czynności, które będą sprawiały, że czujesz się lepiej. Mhm. I są dwie rzeczy. W biohackingu czy w neurohackingu, bo to jakby tu jest wąska mhm. granica, mamy dwa tryby. Po pierwsze, tryb wysokiej wydajności, czyli podejmuję mhm. jakieś czynności, żeby wejść w ten tak zwany peak performance state, stan flow, gdzie ja po prostu, wiesz, działam, mhm. jestem po prostu, wiesz, w tym kontakcie z podświadomością i znika to poczucie ja. Nie, nie ma dialogu uh -huh. wewnętrznego, który tam. Dobra, co ja teraz powiem mam powiedzieć, a co to z tym? Bio, a co to jest -haki? Nie ma tego. Uh -huh. Po prostu jest płynę. Nie, i teraz jestem w tym stanie. Jak na przykład ten podcast skończymy, wrócę do domu, czy tam zrobię rzeczy, no to mówię, dobra, to teraz z tego stanu trzeba wejść w tryb głębokiego odpoczynku i uh -huh. regeneracji, żeby się wyciszyć. I teraz, jeżeli na przykład chodzi o ten tryb wysokiej wydajności, to powiem ci, e, pierwsze trzy rzeczy, które ja dzisiaj zrobiłem rano, żeby właśnie wejść w ten fajny stan. Pierwsze co? Ekspozycję na światło, czyli po prostu wyjście z psem na godzinny spacer. Mhm. Rozruszam się troszeczkę, poddycham, tak fajnie popływa. Drugie co? Siadam i zapalam sobie Red Light Therapy, czyli taki panel, który emituje światło czerwone podczerwone, czerwone, który ładuje mitochondria, czyli te elektrownie, mhm. które wiesz, produkują energię w komórkach. Podczas ekspozycji na to światło czerwone, robię sobie ćwiczenia oddechowe, żeby podnieść mhm. poziom acetylocholiny, dotlenić mózg, dotlenić ciało i pobudzić serce. Różne formy, ja też to, to już bardzo ewoluuję. bo ja też nie lubię robić w tego samego, mhm. ja lubię cały czas tworzyć nowe rzeczy, doświadczać, sprawdzać, uczyć się. I teraz jakby na tym etapie już pracuję w ogóle, wiesz, z energią kundalini, żeby tą energię życiową podsyłać tutaj do góry, do mózgu, żeby mieć więcej mhm. pomysłów, żeby ona była w tych wyższych centrach energetycznych, więc coś takiego robię. Potem robię sesję jogi, tam około 20 minut, żeby wiesz, się fajnie tutaj wiesz porozciągać, dotlenić i uaktywnić to ciało. No i na koniec skakuję, wiesz, do baseniku z taką zimną wodą, dosłownie tam 30 sekund, minuta, mega ważne, żeby zanurzyć głowę tak? Mhm. Czyli tą górną część śladki piersiowej, szyję i tutaj wiesz, by czoło, bo tu mamy najwięcej tych receptorów, które to odbierają, to mhm. zimno i to też pobudza nerw błędny, czyli największy nerw w Twoim ciele, który właśnie jakby restartuje, tak powiedzmy taką metaforą, restartuje działanie układu nerwowego, plus mhm. zimno podnosi poziom noradrenaliny, czy tego neuroprzekaźnika. O którym ja piszę więcej w neurohackingu, który odpowiada za szybkość podejmowania decyzji i za dostęp do pamięci. Mhm. Więc ja na przykład wiem, że dzisiaj mamy podcast, muszę być w dobrej formie i wymagam od tego siebie, i z jednej strony zwracam się do podświadomości, żeby dała mi odpowiednie zasoby i mnie tutaj poprowadziła, a z drugiej strony podejmuję czynności, tak? czyli ten spacer, wiesz, naświetlanie, oddychanie i, i zimno, i to generalnie wystarczy. Jeżeli chcę jeszcze dodatkowo, Pogłębić ten stan, to mogę właśnie wesprzeć się kawą kuloodporną mhm. i wziąć do tego specjalne, jakby suplementy, które też tutaj mamy, czyli Brain Boosta, który zawiera kilka różnych substancji, które będą inaczej wpływały na optymalizację pracy mózgu. Bo mamy tutaj na przykład, słuchaj, z takich moich ulubionych: to jest soplówka jeżowata, mhm. Lions Main, czyli to jest taki neurogrzyb, czyli grzybek, który jeżeli spożywasz regularnie to on sprawia, że proces neurogenezy, czyli powstawanie nowych połączeń nerwowych oraz neuroplastyczność, czyli zmiana tego mózgu, zachodzi szybciej i efektywniej. Czyli ta soplówka jest takim mentalnym paliwem. Mm. Czyli jak masz właśnie pacjentów, klientów podopiecznych, którzy. E, programują swoją podświadomość, są u Ciebie wiesz, w grupie, są u Ciebie na kursach i wtedy oni regularnie taki grzybek sobie spożywają, to ten proces programowania zachodzi szybciej, bo mózg ma generalnie paliwo. I tu tych składników z tego, co ja pamiętam, skomponowałem 7 czy 8, więc mamy taki kombo, które wpływa zupełnie inaczej na ten mózg, że robię tą rutynę, wchodzę w ten tryb mhm. wysokiej wydajności poprzez odpowiednie procedury, dokładam sobie odpowiednie suplementy, grzyby, adaptogeny, neotropiki które nie działają na zasadzie stymulantów, tak jak uh -huh. wiesz, e, jakiś tam efedryna, kofeina i tak dalej. Tu Feta. mamy. Tak, na przykład. <laughs> Tutaj mamy, wiesz, trochę kofeiny, uh -huh. ale to jest taka porcja, która jest jakby zdrowa, odpowiednia, uh -huh. bo jak sobie tam sprawdzisz te suplementy przed siłką, to tam wiesz 200, 300, 400 mg kofeiny uh -huh. w jednej porcji. Do tego DHA jeszcze obowiązkowo? Jakaś ta, efedryna, po prostu, kurde, e, x tych substancji. Uh -huh. Jak ja bym teraz to wziął z tym, jak ja mam wyregulowany organizm, ja bym pewnie tydzień nie spał. Mhm. Więc tutaj mamy takie ilości tych substancji, albo trzeci, trzecia substancja ostatnia, myślę, że na pewno tutaj naszych słuchaczy zainteresuje, L-teanina, czyli mhm. to jest taki e, psychoaktywny neuroaminokwas, który jest naturalnie w małych ilościach w zielonej herbacie. E, my go tutaj jakby, wiesz, wyciągamy z tej zielonej herbaty i teraz mhm. fajnie, bo ona ma niesamowitą zdolność, że wspiera mózg w przejściu na ten stan, w ten stan relaksacji, czyli w mhm. stan alfa. Czyli znowu, jeżeli na przykład przed sesją hipnozy ja taką LT aninę spożyję w dawce tam około 200 lub nawet 400 mg, to szybciej naturalnie się relaksuje, szybciej wchodzę w ten stan alfa i dzięki temu, jakby ta hipnoza, którą robisz, czy jakieś tam procedury mhm. programowania, działają lepiej. No, i to jest właśnie ten biohacking w praktyce, że z jednej strony robimy to po to, żeby się lepiej czuć, żeby mieć fajne zdrowie, fajną sylwetkę, żeby to ciało czy ten wiesz, komputer miał jak najlepsze podzespoły, No i teraz przechodzimy do neurohackingu, czyli optymalizujemy pracę tego mózgu znowu różnymi metodami, żeby potem rozbudowywać ten wiesz, mentalny software, to oprogramowanie i tą mapę neurologiczną mhm. w podświadomości. Pewnie. A nie boisz się, że jak tak będziemy wszyscy spożywać takie neurogrzyby, to się wydarzy to, co w The Last of Us? Wiesz, co? To jest dobre pytanie. Dlaczego? Bo ja często też ludziom mówię, że słuchaj, jeżeli ty bierzesz różnego rodzaju substancje, które przyspieszają proces neurogenezy, i ten neuroplastyczności, mm -hmm. a jesteś w dysfunkcjonalnym, na przykład jakimś tam środowisku, masz niewłaściwe osoby przy sobie, robisz niewłaściwe rzeczy, to ty nie będziesz stawał się mądrzejszy, lepszy, mm -hmm. tylko będziesz stawał się głupszy, gorszy. Bingo. W ten sposób, że to jest mega istotne że to ci przyspieszy, bo to są katalizatory, mm -hmm. ale jeżeli nie robisz pracy nad sobą, nie masz odpowiednich ludzi, to cię pociągnie w dół. Tak jak zresztą substancje psychodeliczne, że z jednej strony mają ogromny potencjał terapeutyczny, ale tylko w odpowiednim kontekście, set and settings z odpowiednią osobą, która to prowadzi e, i, i tym zarządza procesem w skali mm -hmm. mikro i makro, bo to, też, jeżeli właśnie, bo to też jest element neurohackingu, że taka substancja psychodeliczna, ona ci zmienia ten mózg i to nie jest tylko mm -hmm. ta sesja, te kilka godzin, tak. przez miesiąc następny, czy dwa miesiące, Twój mózg jest podatny. Jeżeli mhm. masz niewłaściwe osoby, nie masz jakby terapeuty, nie integrujesz tego, to będziesz jeszcze gorzej pogubiony. Więc ja mhm. też jakby ostrzegam, bo dużo osób właśnie do mnie pisze z takimi problemami, no bo te. Procedury programowania, bo to wszystko są różne procedury programowania tego umysłu, nie zostały przeprowadzone mhm. przez odpowiednie osoby i w odpowiednim środowisku. Więc to jest jakby niebezpieczne, no bo pogłębisz po to, jaki jesteś. Ale jeżeli pracujesz nad sobą, jakby rozwijasz się, uczysz, mhm. masz odpowiednią grupę, robisz kursy, szkolenia, czy też książki, słuchasz, wiesz, hipnozy regularnie. Pijesz wodę. Pijesz wodę, robisz postępy <laughs> dokładnie tak. To ten proces programowania będzie zachodził mhm. szybciej. I tak jak ludzie się pytają, Karol, jak ty to robisz tak szybko, wiesz, idziesz, tyle robisz się, rozwijasz? Mhm. Mam wyregulowaną głowę, czyli ja jestem przerobiony i cały czas na samą pracuję, bo to się nigdy nie kończy, mm -hmm. i podlewam odpowiednim paliwem, i dopiero mm -hmm. wtedy ta, ten biohacking, neurohacking i programowanie podświadomości, plus te inne rzeczy, o których gadaliśmy przed, o tym wam nie powiemy, a są mega ciekawe, dopiero działają. Mm -hmm. Mega, mega się cieszę, że w ogóle o tym mówisz, bo mam bardzo podobne spostrzeżenie na ten temat i tu się mogę podzielić swoją historią z mikrodozingiem na mm -hmm. przykład, nie? Dawaj. To było w ogóle lata temu, nie? Gdzie jeszcze tak naprawdę. Miałem, miałem duży problem z, z alkoholem i koksem. Między innymi o tym, co pogadamy, pewnie u Ciebie więcej. E, ale w każdym razie wiesz, byłem na etapie, gdzie miałem problem opanowany w jakimś tam stopniu. I się wiesz, mega podjarałem właśnie mikro A też byłem w totalnie złym środowisku. Nie? Jakby mm -hmm. wiesz, fatalnie prowadzony biznes, fatalni tak naprawdę znajomi jeszcze, fatalniejsi wspólnicy wiesz o co chodzi, nie? E I po prostu no, mega, me mega destrukcyjne środowisko. I sam też byłem tak naprawdę w opłakanym stanie. I wiesz, szukaj Magic Peel. Nie? W internecie wyskoczyłem, tak. że pomaga. No i no wie, już... że, wiesz, że grzyby są magiczne, wiesz, hmm. mikrodozing, wiesz, Dolina Krzemowa, nie? Steve Jobs i inne tego typu tak. słowa klucze. Hmm. <laughs> Jeden szokujący sekret amerykańskich przedsiębiorców z Doliny Krzemowej. To mówię, dobra, Zaczynaj nie? dzień od LSD. Tak. Hmm. Więc raz, dwa, trzy, gdzieś tam wiesz, wykminiłem skąd tą, tą psyrocybinę ogarnąć, wymierzyłem wiesz, dawkę, no hmm. i zacząłem się mikrodozować. Nie nie minęły dwa tygodnie i mi wrócił cały w ogóle temat alkoholowy, nie? Hmm. Ja mówię, ty. Tu jest korelacja, czy i nie ma. Nie no, bo wiesz, jakby nie zauważyłem żadnych zmian na dobre, mhm. zauważyłem zmiany na gorsze, zacząłem mieć wahania nastrojów i do tego znowu miałem kolejną wpadkę z alkoholem, nie? Mhm. gdzie po prostu wiesz, poleciałem z tematem. Ja nie, ja, ja nie piłem wiesz, w taki sposób, że codziennie musiałem piwko wypić czy mhm. sedwineczka zrobić, tylko po prostu raz na przykład na dwa tygodnie, jak się odpalałem, to wiesz, to leciałem w tango i mnie nie było dwa dni. Mhm. Nie? Więc to był tego typu rzecz. I mi to po prostu wróciło nie? na mikrodowzingu, mhm. właśnie. Nie? Miało pomóc panu, i co? Ktoś, miało pomóc. Ktoś cię? Nie? Więc, więc właśnie fajnie, że, że o tym mówisz, nie? że to jest bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, które warto z tej rozmowy zapamiętać, że jak bierzemy substancje, które zwiększają właśnie neuroplastyczność, zwiększają naszą podatność na wpływ, to ważne jest, jaki wpływ, kurwa, dostarczamy do tego <grych> systemu, bo jak jesteś w totalnym szajsie i się rozmiękczysz na wpływ, to będziesz po prostu bardziej podatny na, na, na chujowy wpływ, tak, nie? Tak. I bardziej utrwalisz kijowe wzorce, No i wtedy sam się, wiesz, hmm? dosłownie w bagno wpierdalasz tak. i sam wyciągasz to błoto mm. spod siebie. Więc to się nie na da darmo nazywa doping mózgu, nie? Bo z dopingiem też tak jest, nie? jak walisz jak walisz sterydy, w, w dupę i się nie ruszasz, to... Albo nie badasz. Albo się mm. nie badasz, to raczej się nie, to nie przełoży na wymarzone f, e, efekty sylwetkowe, jest tak samo też właśnie się ze sportu wywodzę, m, tylko z tej drugiej strony barykady, tej mniej estetycznej, czyli strójboju. <laughs> e, I wiesz, też widziałem ten temat, o którym Ty mówiłeś: że obserwowałeś, że jedni ludzie robią zajbiste rezultaty, mm. a inni nie. Ja też widziałem to, nie? że widziałem ludzi, którzy robią zajbiste wyniki siłowe. I widziałem ludzi, którzy nie robią w ogóle wyników mhm. siłowych. Widziałem ludzi, którzy wyglądają, jakby dźwigali dużo, i widziałem ludzi, którzy starają się dźwigać dużo i w ogóle nie wyglądają, jakby dźwigali dużo, a na przykład ich dawki się w ogóle nie różniły, mhm. jeżeli chodzi o szprycę. A można nawet powiedzieć, że często ci, co mniej wyglądali, mniej dźwigali, to brali więcej szprycy mhm. niż ci, co wyglądali, dźwigali. Nie? Ja miałem słuchać takiego kolega, hmm. który jak się hmm. szykował do zawodów, on nie hmm. miał genetyki, hmm. ale on dziennie robił sobie 11 zastrzyków. Nie ja mówię, kurwa, tyle syfów, pierdalać swój organizm, żeby wyjść na jakieś mm. zawody na scenę i nawet się tam kurwa nie dostać, wiesz, mm -hmm. do półfinałów, nie? No i ja też, wiesz, ja też byłem w takim mm. środowisku kulturystycznym, mm. natomiast już intuicja mi powiedziała, podpowiadała, trzymaj się od tego, wiesz, jakby z daleka. Mm. No bo to znowu, jeżeli nie masz głowy przerobionej emocji, mm. tak, też jakby <laughs> ludzie, tak jak ja, zaczynają na siłowni, po to, żeby lepiej wyglądać, żeby się lepiej ze sobą czuć. Tak jak ja chciałem mieć większą pewność siebie, ale wiesz, zrobiłem dom sylwetkę. Tu w tej książce nie ma, ale dosłownie wiesz, z chłopaka, 43 kg, zrobiłem 85 kg wyżałowanego wyżyło, sześciokąta. Kurwa, chama, wiesz, 240 w ciągach, 140 na klatę, nie? 180 w przysiadach na serii, więc te wyniki były naprawdę super. Ja wcale nie mam większej pewności siebie. Mm -hmm. coś kurde ta <laughs> historia mm -hmm. którą ktoś mi sprzedał mm -hmm. nie działa nie no i wtedy się zwróciłem jakby ku sobie w środku i, mm -hmm. i tym tematom wiesz psychologicznym natomiast jakby zauważyłem jakby to nadal widzę że duża część z tych ludzi nadal tam generalnie jest i oni są tak nieświadomi tego nie widzą i niszczą wiesz swoje mm -hmm. zdrowie relacje bo mają e, nieprzerobione wiesz rzeczy względem siebie no i Wiesz, chciałbym pomóc, boli mnie czasem serce, ale jakby to, czego ja się nauczyłem, zresztą tak jak dzisiaj powiedziałem mojemu podopiecznemu, że słuchaj stary, jak ty ze mną pracujesz, to nie ja mam do ciebie dzwonić i pytać, co tam generalnie u ciebie, mhm. bo ty jesteś mi kurwa, dorosłym facetem, jak coś potrzebujesz, czy masz problem, to ty do mnie dzwonisz i mówisz, Karol, chce na sesję, mhm. zapisz mnie i mówię, jak, mówię, mówię, stary, daję ci ostatnią szansę. Bo pół roku się kręcisz w miejscu, tak? Trzy uh -huh. razy, wiesz, odwołałeś mnieś, przyjść, program, wzięłeś na rok, ciebie nie ma. Ja Miałem słuchaj, ja nie chcę ci brać pieniędzy, no bo za co jak ty kurwa nie przychodzisz, tak? Uh -huh. I no dobra, ale już już wracam, 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 więc y, mój drogi wiem, że to będziesz oglądał. I mówię do niego: Słuchaj, jak y, teraz nie przyjdziesz. To mówię, na live'ach będę nazywał cię pizdeusz i ja z tobą nie będę pracował. mówię, sorry, nie, to ty masz, stary, wziąć odpowiedzialność za swoje, wiesz, by zdrowie, wyniki i tak dalej, Przyjść do mnie, skonfrontować się ze sobą. Uh -huh. A, bo on sobie tam, wiesz, przypomniał, że oglądał w poniedziałek live'a, robiłem z taką świetną terapeutką, psychotraumatolożką, no uh -huh. i... I on podczas tego live'a zrozumiał, że to, co ja mówiłem, że ta przeszłość i te jakby traumy z dzieciństwa mają wpływ teraz na jego decyzję, jakby zachowanie, hmm. jakby związek, relacje i tak dalej. No i chyba to go dopiero zmotywowało. Ja mówię, no to kurwa, hmm. ja ci mówiłem pół roku temu, tak? To ile osób ma ci powiedzieć, żeby ci w końcu, wiesz, jakby ruszył i się nad sobą zastanowił? Ale ty nie jesteś psychotraumatologiem. No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ty jesteś nie... tylko zwykły ham który się nauczył coś tam o biohackingu. Dokładnie I, i innych rzeczy, nie? Więc ja też, wiesz, jak pracuję hmm. z ludźmi, to też bardzo często im wysłuchaj. ja przede wszystkim jestem twoim mm. trenerem, trenerem zmiany. Ja ci jakby, wiesz, powiem, mm. y, co robić, czego nie robić, pokażę ci, jak to generalnie robić, y, przeprowadzę cię przez proces, żebyś tego doświadczył, nauczę ciebie, jak ty to mm. masz robić, dam ci wskazówki, ale ja za tego, za ciebie, kurwa, nie zrobię. To ty wiesz, mm. jak możesz mieć najlepszą technikę programowania podświadomości, ale jak jej nie będziesz ćwiczył, no. nie wejdzie ci ona w krew, nie będziesz robił tego naturalnie, nawet na żywo, w korku, czy gdzieś tam idziesz na spotkanie, no to to nie zadziała. Czyli Właśnie, no. wiesz. No i zobacz, zaczęliśmy ten biohacking, a już znaliśmy się w emocjach, w przekonaniach. No, nie da się w tego rozdzielić, nie? Dokładnie. Ja tą historię też znam z autopsji, nie? Wiesz, ja mam trochę większą wagę, to trochę więcej ciągnąłem, <laughs> ale wiesz, ja zrobiłem 300 kg w ciągu na przykład i miałem to samo, nie? Ja się wcale wow. nie czuję silniejszy, nie? Tak. W sensie silniejszy się czułem, nie? Mm. Ale ja się wcale nie czuję lepszy, nie? Mm. Ja się wcale nie czuję bardziej pewny siebie, nie? Ja się czułem pewny siebie, jak byłem na podejście, stałem z tą sztangą, mówię kurwa, zrobiłem to, nie? Patrzcie mm -hmm. na mnie, nie? Mm -hmm. Wiesz, jak to na trójboju, nie? Trzech grubych typów na krzyż, nie? <śmiech> <śmiech> Jakaś tam dziewczyna ze swoim chłopem, nie? To cała publiczność. <laughs> ale wiesz, patrzcie na mnie, nie? Ja to zrobiłem, nie? <laughs> tak, 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 tak. Wiesz, no, ale, i teraz ale to, już wiesz, skąd to jest, ta, nie? To też nic nie zmieniło i, i, i też po części mnie to właśnie Pociągnęło na tą ścieżkę, żeby to wszystko zacząć integrować. Z drugiej strony, moja historia jest o tyle inna, że kiedyś byłem nie, nie tyle wrogiem, ale może powiedzmy, że nie byłem zwolennikiem tematów związanych wiesz, z ciałem, z odżywianiem, mhm. z e, suplementacją i tak dalej. Ale to powiem Ci na, na drugim odcinku na, u Ciebie na kanale. Możemy ten wątek mhm. rozwinąć, bo on jest mega ciekawy i myślę, że wiele z niego można też e, wyciągnąć. Ale to jest tak, jak mówisz, to się nie da tego tak naprawdę rozdzielić. Jest ciało, jest umysł, jest duch, nie? Chyba, że w ducha nie wierzysz, to masz prostszą, prostszą robotę, tak. po prostu się musisz wypierdolić na czymś, żeby <grym> uwierzyć. Wtedy masz, <grym> Wtedy masz mniej możliwości po prostu, nie? Tak, to, tak. To. To po prostu coś cię spotka w życiu, że będziesz, będziesz, będziesz musiał czy musiała zweryfikować nie? Tak, dojdziesz do pewne takiego wiesz, punktu cierpienia, że już mm. mówisz, kurwa, no coś tutaj jest nie tak, czegoś nie zauważyłem. W którymś momencie brakuje, brakuje odpowiedzi na pewne tematy, tak. nie? Słuchaj, ja tutaj specjalnie nieelegancko wyciągnąłem telefon, bo to jest nasz jedyny, jedyna informacja na temat tego, jak stoimy z czasem, a wiemy, że optymalizować trzeba również content, bo mamy pewien, jak się mówi, rozpiętość uwagi mhm. czy długość skupienia, więc nie możemy z tego zrobić dwóch godzin. Więc chciałbym przejść teraz do tego, słuchaj, żebyś mi opowiedział jeszcze trochę więcej na temat tego, co ty mi tu w ogóle przyniosłeś. Bo ja rozumiem, że Slavic Labs to jest twoje dziecko. Moja marka. Twoja dokładnie. marka. Mm -hmm. okay, Czy ja muszę wyobrazić Viking Labs? Dokładnie <laughs> I dokładnie. Będziemy konkurować cenami na Black Friday, tak mi się jest. to bardzo podoba. Cool. Brain boost mamy omówiony. Mm -hmm. Wiemy, że kiedy zaczynasz to suplementować, to zwiększa się ryzyko, że stanie się to, co w to Was albo w limitless. Pytanie, hmm. co tam z kim się bujasz. Zależy, z kim się Zależy bujasz. Kim jest... się bujasz nie? Jak w Last <grym> of last, to się zamienisz w klikera. <grym> A jak, jak, jak ten, jeżeli na przykład się bujasz z takimi chłopakami. Ogarniętymi chłopakami. Chłopakami jak my. Tak. Nie? To chłopakami z to będziesz jak limitless. Tutaj mi dałeś Day Start, czyli day start, po prostu to jest Aderal, tak? To jest, nie. Aderal to jest Brain Boost bardziej. Ten Day Start to jest, wiesz co, taka receptura, którą ja stworzyłem i opatentowałem... Y Poranny stak suplementacyjny. Stary ekstrakt z kiełków Brokuła. Ja, ja ze mną robię. No słuchaj, zobaczysz, jak będziesz, kurde, funkcjonował po tym twoje mitochondria. Jak hmm? już ludzie się mnie pytają, jakie ja robię, hmm. wiesz, te live wieczorem. 21: Karol, hmm. skąd ty masz tyle energii? Ja jestem taki hmm. zjebany. co ty bierzesz? Bierz połowę, hmm. nie? Więc to jest tak naprawdę, to są że. Są dwie opcje: albo biohacking, albo sobie rozpierdol nad NERCZA. Ja testowałem to drugie, ty też, synu, nie? Tak. Też Tego... możesz mieć full energię o drugiej w nocy. Tak, D dokładnie. <laughs> tylko pytanie, czy to jest zdrowe. Ja wiesz, też pamiętam, jak prowadziłem swój wykłady, duży wykład hmm. dla 300 osób i się pyta jeden uczestnik. Mm. Panie Karolu, a czy ten biohacking to ja muszę robić, czy to jest konieczność, czy bez mm. tego nie można żyć? Nie, nie ja mówię, można. Ja mówię, można. <gry> On tak? Ja mówię, no tak, jeżeli ty mieszkasz na wsi, nie mm. pracujesz, chodzisz sobie na busaka, na słoneczko, medytujesz, mm -hmm. zdrowo się odżywiasz, z ogródka tam masz swoje warzywka, swoje masz jajeczka. Masz naturalne czar, gdzie masz wyjebane, nie? Dokładnie, a jeżeli ty nie wiesz, Tak, mieszkasz w mieście, gdzie jest masa, wiesz, bodźców, dystraktorów, hmm. światło, wiesz, Wi-Fi, wiesz, tyle jest rzeczy, które obciąża ten twój organizm na poziomie właśnie fizycznym, tak, praca, hmm. wiesz, mentalnym, jakby zadania, kurde cele, KPI, wiesz, stres emocjonalny, jakby związek, relacja, dzieci i tak dalej. To jeżeli nie, na bieżąco nie podejmujesz czynności, właśnie nie regulujesz tego organizmu, nie dajesz mu tego wsparcia, czy biohackingowego, czy neurohackingowego, to prędzej czy później dojdziesz do takiego momentu, gdzie ja miałem, tak, żeby mhm. organizm no stary, nie pojedziesz dalej, skończyło się paliwo, nie tankowałeś, nie robiłeś przerw, nie dbałeś o siebie, mhm. więc mnie na przykład już ten biohacking dużo rzeczy nauczył na takiej płaszczyźnie mentalnej i jedną z tych najważniejszych była ta równowaga, harmonia, balans. Ja jak pracujesz mhm. głównie z takimi osobami, które są już na bardzo wysokim takim poziomie jakby życiowym, już osiągnęły sukces, jakby zawodowy, wszystko fajnie działa, bo to, nad czym my pracujemy głównie, to nie jest, żeby zarabiać więcej pieniędzy, tylko mieć większy spokój, równowagę, mhm. bardziej żyć w zgodzie ze sobą, bardziej słuchać siebie, realizować swoje potrzeby. Nauczyć się wypoczywać w ogóle, nie? Tak, wypoczywać no. regenerować, jak już daje takie podstawowe typy. Mówię, słuchaj, to, to też hit, wiem, że tutaj moja podpisana będzie nas oglądała. Dla niej było rewolucyjne to, jak ja powiedziałem, słuchaj, moja droga, a czy ty masz w tym swoim kalendarzu wpisany czas wolny każdego dnia? No nie, ja mówię, no to jeżeli ty tego nie zrobisz, to nie nakierujesz umysłu uh -huh. na to, że ma odpoczywać, będziesz pracować cały czas. Uh -huh. I mi powiedziesz, że to był jeden z najlepszych tipów, bo dzięki temu ona się szybciej regeneruje. Po tym oczywiście właśnie włączyliśmy na przykład uh -huh. tutaj tak jak mamy recovery, czyli mega suplement, który ułatwia twojemu organizmowi wejście w tryb głębokiego odpoczynku i mhm. regeneracji. Znowu grzyby. Znowu grzyby. Znowu wiesz, adaptogeny. Znowu mhm. mamy środki, które właśnie ułatwiają organizmowi relaks, czyli tu mamy na przykład wiesz, taurynę. I teraz kurczę, tauryna jest w energetykach. No tak, mhm. ona jest, żeby obniżać ten zjazd kofeinowy i zjazd tak. cukrowy. Ona fajnie reguluje neuroprzekaźniki. My tutaj właśnie mamy taurynę. I tauryna jest prekursorem GABA, czyli mhm. aminokwasu, który odpowiada za spokój, wyciszenie, naukę i też Kwas koncentrację. GABA gamma Piątka. Wsiadaj, tak. Dokładnie tak. I teraz znowu, poprzez te suplementy my nie robimy tak, że ty weźmiesz tabletkę i nagle będziesz odprężony, już będzie cię można pogagować i Paweł, za no to... hipnotyzą i mi życie. To tak nie działa, tak? Bierzesz to… Śpi. To, bo to, bo zaraz wejdę w trans, słuchaj, bierzesz to, bo to ułatwia ci biochemicznie to wprowadzenie, plus musisz usiąść, na przykład położyć się na kolcach, tak, też o tym mówię tutaj, mata i głowa, mega, to są według mnie jedne z najlepiej zainwestowanych pieniędzy, jeżeli chodzi o mój relaks, mhm. czyli kolce, kładę się mhm. na tym, biorę wcześniej sobie takie recovery, robię sobie jakąś medytację, ćwiczenia oddechowe i moje ciało relaksuje, ludzie przychodzą z pracy i co robią? Żarcie, telewizor i jeszcze więcej stymulacji. Mm -hmm. I potem się dziwią, że nie mogą zasnąć, albo zasypiają normalnie i się wybudzają co chwilę w nocy, albo mm -hmm. się nie wybudzają, budzą się rano i są zmęczeni. Sylwester lajka też, myślę. <laughs> tak. Ma mam to w swoich papierach. <laughs> tak, no, widzisz, wszystko się mm. zgadza. Mm -hmm. Więc optymalizujemy swoje ciało e, po to, żeby optymalizować swój umysł. No mm -hmm. i właśnie musicie te właściwe rzeczy, jak to macie ogarnięte, wkładać do umysłu. Tak to, tak to mhm. działa z mojej perspektywy. Też ja wiesz, pamiętaj, Paweł, że ja ci mówię to, co ja myślę, a nie mhm. to, co mówią najnowsze badania naukowe nie, z zakresu. Wiesz, to, wiesz, X. to mi się znowu mega podoba to, co mówisz, nie? bo zwykle, że jak ktoś ma firmę z, z pigułami, to też wiesz, to za ciebie zrobi robotę. Nie? Mhm. I mi się też mega podoba właśnie Twoje podejście, że to jest dodatek, to jest coś, mhm. co ułatwia. To, co ty robisz, nie? No suplement. To jest znowu, nie? To jest tak, wiesz, bierzesz, bierzesz kreatynę, a siedzisz na kanapie, tak. nie? Czy wbierzesz testosteron w dupę, siedzisz na kanapie? Kurde, z suplami jest to samo, nie? Mm -hmm. Z grzybami, z adaptogenami, nootropami jest tak. to samo, nie? To się właśnie to jest... myślę, że to będzie taka konkluzja naszego odcinka, mm -hmm. nie? Czyli właśnie jak robić ten cały mm, biohacking Zglą, mądrze. Tak. Może mm -hmm. sobie pozwolę na, na takie podsumowanie, bo. Kurde, ba ten biohacking to jest taka nazwa, nazwa pod wiesz, mm -hmm. pod, yy, pod Warszawę, nie? <grystanie> <grystanie> tu, Żeby zwrócić żeby mm -hmm. na to uwagę. Nie? Ale tak, tak naprawdę, w momencie, w którym Ty opowiadasz o tym, jakie Ty masz podejście, e, to Ty tak naprawdę biohacking to jest po prostu zadbanie o swoje zdrowie. Nie? To jest zbiór z, nawyków. Tak, z zrespektowanie tego, jak działa ciało, jak mm -hmm. działało tak naprawdę naturalnie jeszcze 200 lat temu przed rewolucją przemysłową a gdzie nam się to trochę zaburzyło w momencie, kiedy nam przyspieszył rozwój i tylko chodzi o to, żeby teraz te e, jakby nazwijmy sobie to klasyczne mhm. wafady, e, odnaleźć się z nimi w nowoczesnym, szybkim świecie, świecie. Mhm. gdzie przed nami stoi dużo wymagań, dużo wyzwań, każdy chce być większy, szybszy, silniejszy, mieć więcej hajsu mhm. i wszystkiego po kolei, więc można powiedzieć, że jest to po prostu zadbanie o swoje zdrowie, zrozumienie jak to wszystko mhm. działa i wspieranie dobrego lifestylu wtedy, Suplementami, Dokładnie. różnymi substancjami, e, pracą z psychodelikami, jeżeli taka jest Twoja droga, i na tej bazie też warto popracować dalej z umysłem. Umysł, żeby nauczyć się też umysłem zarządzać, mhm. a nie być jego wrogiem. O czym spodziewam się, że przeczytam w tej pięknie wydanej książce pod tytułem Neurohacking. Zdecydowanie. Bo powiem Ci, że jestem, wie, że jestem książkofilem, także ja po prostu uwielbiam mieć książki, nawet te, których nie czytam. Są rzeczy, są rzeczy, w których wiem, co jest w środku i nie muszę tego czytać, ale se kupuję na półkę często, nie? żeby leżały. Także nie, naprawdę, słuchajcie, tutaj jest... Dużo, tu jest masa haków, tu jest, wiesz, Paweł, ja się dzielę znowu swoim 13-letnim doświadczeniem mm. w pracy z ludźmi, a y, mogę się śmiało pochwalić tym, że naprawdę y, wyrobiłem tak dużo sesji indywidualnych, bo to mm -hmm. było ponad 17 tysięcy mm -hmm. pracując, wiesz, godzin, więc to jest esencja, tego, co ja zauważyłem, co ja zaobserwowałem, to, co mówią badania, z czym generalnie ja się, wiesz, jakby zgadzam i co potwierdza mhm. moja praktyka. Więc mhm. dla każdego... kto coś jest miłego. Tak, dla każdego coś miłego i dla każdego, mhm. kto po prostu chce funkcjonować lepiej, ktoś chce się lepiej mhm. czuć, rozwijać się, zwiększać swój poziom świadomości i niezależnie, czy to będzie, wiesz, sport, biznes, relacje, cokolwiek, to twój mózg dzięki przeczytaniu tej książki zacznie działać lepiej, pod warunkiem, że to wprowadzisz i będziesz robił regularnie. To jest sekret. Tak jak z podświadomością, regularny trening mhm. i z bicepsem. Nie z bicepsem. Mhm. Mój musi wrócić, bo już. Dawno nie był dobrze trenowany. wprowadzisz biohaki, ja odrobiłem ostatnio 13 kilo, także działa. No właśnie chcę powiedzieć, że taki dojebany jesteś, na filmach tak nie wyglądasz. No wiesz, ja, ja w zeszłym roku... Zwykleję w drugą stronę. Tak, w zeszłym roku... To jest biohacking tak, już, tak? To jest, to, jest, to jest magia, to już jest magia, ja to wiesz, potrafię tak zmieniać no. rzeczywistość. Ja w zeszłym roku, już przez stres właśnie emocjonalny, rozstanie schudłem ponad 13 kg. Ja po prostu jak prowadziłem warsztaty swoje, to... Byłem taki, uh -huh. nie? I teraz jakby jest zupełnie inne miejsce, no bo emocjonalnie się ogarnąłem, uh -huh. mentalnie się ogarnąłem, mam te swoje narzędzia i tak jak właśnie ludzie mnie widzą, mówię, uh -huh. kurde, ale dojebałeś, ty tam uh -huh. trzy miesiące temu tak nie wyglądałeś. Uh -huh. Ja mówię, no bo umiem, znam się na tym, co robię, nie? Uh -huh. To jest też taki efekt i to też na pewno masz takie oczekiwania. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, która jest mega ważna, ta spójność właśnie, uh -huh. nie? Czyli te, kurde, efekty tego, co my robimy, żeby ludzie na no to zwracali uh -huh. uwagę, to. A podoba mi się też twoja autentyczność w tym wszystkim. Nie? Że wiesz, rok temu miałem problem. Mm -hmm. nie, nie wiesz, 13 lat temu, jak się uczyłem, tylko też coś się wydarzyło. <laughs> mm -hmm. Zrozumiałem, co tu jest. Przetransformowałem to, to, zintegrowałem, mm -hmm. mam efekt. Nie? Ja bardzo sobie cenię, właśnie, wiesz, pracę e, czy, czy generalnie towarzystwo ludzi, którzy nie grają. Nie? Mm -hmm. No wiesz, ja przede wszystkim patrzę też w takiej kategorii pewnie jak ty, że. Jak coś się dzieje trudnego, to jest dla mnie prezent, z, prezent i mm -hmm. nie tylko fajna lekcja i nauka i rozwój, ale, boli, nie? ale podwózka terapeutyczna, mm. że dzięki ja. temu my możemy lepiej pomagać innym, bo my to przeżyliśmy, mm -hmm. doświadczyliśmy, dźwignęliśmy się. Ja. ja po prostu w zeszłym roku byłem w takiej dupie, wiesz, emocjonalnej, ciało mi fizyczne jakby odmówiło dosłownie posłuszeństwa, czyli podświadomość już wołała, wiesz, te mm -hmm. emocje. No i ona mi powiedziała: "Słuchaj, stary, tyle mnie nie słuchałeś, teraz będziesz kurwa mm -hmm. rok leżał, trzy miesiące nie będziesz spał, bo nie słuchałeś." Musisz dostać mhm. taką lekcję, tak. która będzie adekwatna do tego, jakim jesteś kozakiem. Mhm. Nie? Więc też mówię, żebyście nie powtarzali naszych błędów. Jak my żeśmy coś doświadczyli, czy w relacji, czy w biznesie, czy w sporcie, to mamy mhm. rozwiązanie. Tylko właśnie nie czekajcie, aż się wszystko spierdoli całe życie, tylko wcześniej. Co ja mogę zrobić mhm. teraz, żeby to było lepiej? No. To jest przekaz ode mnie na koniec. Ja się dla mogę ciebie. pod tym podpisać, bo też aktualnie się uczę tego, o czym mówisz, czyli właśnie wiesz, wypoczywania, uczę mhm. się też dbania, wiesz o. O zdrowie, bo ja z kolei byłem w stanie dużo też maskować, wiesz, mhm. mentalnie. Był okres, wiesz, bardzo mocnego wzrostu projektu Inner Warsaga mhm. i tak dalej. I dopiero tak na pewno od paru miesięcy, wiesz, wracam do jakiejkolwiek formy, czy to kondycyjnej, czy mhm. fizycznej, czy wiesz, zacząłem dbać znowu o, o jedzenie i tak dalej. Super. I, i też widzę, wiesz, rezultaty, ja to sobie o tym po, pogadamy, czemu na to nie zwracałem uwagi. Także ja nie, nie zdążyłem się rozpierdolić fizycznie, nie. Mhm. Dobrze, że spotkałem Sylwestra na swojej drodze. Kaweł mi mm. zrobić wyniki badań. Tak patrzy, jak to Sylwester. Ty jesteś popierdolony? <laughs> ja mówię, ale co? Nie. Wiesz, to, to, to nie działa, bo przez mm -hmm. to dobra, mówię dobra, ile i gdzie mam przelać? Robimy robotę, nie? Wchodzę, nie? Wchodzę, pomóż, w to. pomóż. No. no, zobacz, to też jakby to, co ja czyli mm. idziesz i prosisz o pomoc, że mm -hmm. nawet my, jako wiesz, osoby, które prowadzą, też mm -hmm. mają osob mamy osoby, które nam pomagają. Mm -hmm. A jak ty robisz sam. No to jak ty masz to zrobić? No nie masz obiektywności, nie? bo ta obiektywność jest bardzo ciężka. Też o tym gadaliśmy wcześniej. Także słuchaj, zbierając to wszystko do kupy, ja jeszcze od książki Neurohacking nie czytałem, bo mm, nie wiem, czemu jej nie kupiłem chciałem ją kupić, ale już wiem, czemu. czekałeś na to, żebym dał tak. ci z moją dedykacją, żebyś miał moją miałem energię. Miałem intencję tutaj, żeby się pojawił podpis nie, dla Pawła i e, już mam. Nie próbowałem też tych suplementów, a miałem ostatnio taką intencję, że w sumie tak, żebym sobie spróbował przyjeżdża Karol z całym pakietem tego, co chciałem sobie spróbować. Bo ja lata temu różne mm -hmm. tego typu rzeczy brałem, o tym sobie pogadamy e, później. Ale z czystym sumieniem mogę polecić. Myślę, że wy też czujecie energię, która bije od, od Karola. Jestem pewien, tak przelatując przed programem, szybko tą książkę. Wajbiste tematy. Niektóre rzeczy na pewno e, moi ludzie znają z kursu Programowanie Podświadomości, niektórych pewnie nie znają. A na pewno też warto jest zawsze spojrzeć od innej strony, od innej perspektywy, na pewne tematy, inne spojrzenie. Podstawowa zasada hmm. Huny, czy jedna z podstaw, jedna z zasad Huny mówi, nie nauczysz się wszystko w jednej szkoły. Dokładnie. Ja jestem zwolennikiem hmm. tego. Interdyscyplinarność, e, nie? Tak jest. Także pod tym filmem oczywiście znajdziecie pełne olinkowanie do Karola, do tego, czym się zajmuje, do jego kursów, do jego książki, do jego supli e, słowiańskich. Słowiańskich laboratoriów. Supli, laboratoriów słowiańskich. Oni, wiecie, e, siedzą po lasach, tak jak w Kolumbii się robi kokainę tak. w takich laboratoriach. To tutaj trą grzyby. Wie. Tak, to tutaj Ej. trą, trą reishi, nie? Tak. Soplówkę trą, nie? Ugniatają bosymi, bosymi stopami tak. ubłoconymi, żeby to wszystko było tak. bioorganik. Dokładnie. I, I żeby było też biohacking, nie? Dokładnie. Także z mojej strony, słuchajcie, gorąco z polecam do zapoznania się z personą Karola Jestem pewien, że to nie jest ostatni raz, kiedy u nas gości. Kiedy się też widzimy. Zdecydowanie. Myślę, się. że jest to początek czegoś bardzo fajnego. I cóż, no, zapraszam Was do drugiej części naszej rozmowy. Wejdźcie koniecznie do Karola na kanał. Zostawcie mu też e, subskrypcję, łapkę, komentarz, Trajka, że tak fajny jest. jest. Napiszcie może, że jest dojebany, że się dobrze czuł. Be będzie mi podbudujecie Ta. moje poczucie własnej wartości. Słuchajcie. No. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy tą rozmowę. Dzięki ci bardzo za to spotkanie. Było bardzo fajnie, edukacyjnie, przejrzyście, żywiołowo, świeżo. Świeżo, tak. Innowacyjnie. Innowacyjnie, mhm. niesamowicie. Także dzięki Super. bardzo. piątka.